Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, dzisiejszy wieczór jest Wigilią, czyli czasem czuwania, który wprowadza nas w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. I na bogato zastawionym stole Słowa Bożego zatrzymamy się w Ewangelii według świętego Mateusza, w rozdziale 16, w wierszach od 13 do 19, gdzie Jezus ukaże obraz tworzącej się wspólnoty Kościoła. Pomódlmy się słowami psalmu 23, który niech będzie takim wprowadzeniem nas w dzisiejsze słowa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan jest moim pasterzem. Nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Przywraca mi życie. Prowadzi mnie po właściwych ścieżkach. Przez wzgląd na swoje imię. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska dodają mi otuchy. Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników. Namaszczasz mi głowę olejkiem, mój kielich jest przeobfity. Tak dobroć i łaska pójdą w ślad za mną, przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pańskim na długie dni. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy, za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego krew i ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja Tobie powiadam, Ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Słowo dzisiejsze zatrzymuje nas w bardzo ważnym momencie misji Jezusa i Jego uczniów. Spotykamy Jezusa, który zatrzymuje się z uczniami w okolicach Cezarei Filipowej, miasta wysuniętego daleko na północ od Jerozolimy, blisko źródeł Jordanu, u stóp góry Hermon. Miejscowość ta dzisiaj nazywa się Banias, od pogańskiego boga Pana, boga wód, lasów i płodności. Jezus podczas całej drogi pragnie pogłębiać więź z uczniami. Troska o Jego uczniów jest wielka. W wydarzeniu, które poprzedza obecne, słyszymy, jak Jezus, płynąc z uczniami przez jezioro, mocno kładzie im na sercach, by uważali i wystrzegali się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. Kontekst ten pokazuje, jak Jezusowi zależy na ich przejrzystości. Ponadto wprowadza ich na nowe głębiny relacji z Nim. Są daleko od zgiełku. Jezus kieruje do nich podwójne pytanie. Chce, by zobaczyli w sercach
nie tylko kim On jest dla ludzi, ale kim jest i kim stał się dla nich. Uczniowie przytaczają różne opinie, według których Jezus jest przyrównywany do postaci z przeszłości, jak Jan Chrzciciel, Eliasz, Jeremiasz, albo jakiś inny prorok. Wspólnym mianownikiem tych opinii jest uznanie Jezusa za jednego z wielkich proroków. Wszystko to, co słyszy Jezus na swój temat, przyjmuje, ale te porównania nie wyczerpują poznania całej Jego osoby. On jako człowiek wystarczająco już poznał swoją tożsamość dzięki więzi z Ojcem. Jak mówi ojciec Gargano, jest ona pewnego rodzaju syntezą wszystkiego, co Bóg wcześniej objawił za pośrednictwem prawa i proroków. Jezus kieruje do uczniów osobiste pytanie: a wy, za kogo mnie uważacie? On pragnie usłyszeć, jak go dalece poznali. Od momentu wybrania i stanięcia ich po jego stronie i po wielu słowach, znakach, które czynił, upłynęło sporo czasu. Jezus chce usłyszeć, czy dalej jest dla nich niezwykłym nauczycielem, którym są zachwyceni. Jezus chce usłyszeć, czy odbierają go jak wielu innych, czy też poznali Jezusa o wiele głębiej. Jezus, pytając Piotra i pozostałych, pyta każdego z nas. Wielu z nas przyjęło sakrament chrztu. I bez względu na to, ile od tej daty upłynęło czasu, warto zobaczyć, kim dla nas jest Jezus. Kim się dla nas stał? Co się zmieniło w tej relacji? Jak tę relację pielęgnujemy? Jak odpowiadamy na łaskę darmowego wyboru? Wyboru, który płynie z Jego wiernej, pięknej miłości, którą otrzymał od Ojca. Odpowiedź Piotra zdumiewa. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Piotr odkrywa w Jezusie oczekiwanego Mesjasza. Mesjasza, czyli tego, który jest namaszczony i oczekiwany. W tajemnicy Syna Człowieczego przychodzi Syn Boży. Uczniowie już wcześniej odkryli, kim jest Jezus. Pamiętamy uciszenie burzy na jeziorze. O wydarzeniu tym Mateusz pisze w 14 rozdziale od wiersza 33. Wówczas zobaczyli Jego moc nad potęgą żywiołu tego świata. Jednak w tym stwierdzeniu Piotra słyszymy także: Ty jesteś Syn Boga Żywego. Co prowadzi nas do spotkania z Bogiem, Jego Ojcem. Ojciec posłał Syna, by każdy w Nim odkrył Boga jako Ojca, który jest źródłem wszelkiego istnienia i życia. Bóg w Jezusie dzieli się sobą. Piotr doświadcza udziału w Bożym błogosławieństwie, czyli Jego szczęściu. Błogosławiony jesteś, Szymonie, mówi Jezus. Piotr może zobaczyć to, co jest zakryte przed, w cudzysłowie, mądrymi tego świata. Szczęście, którego doświadcza, płynie z relacji z Jezusem,
i jego ojcem. Nie objawiły mu tej prawdy ciało i krew, ale Ojciec Jezusa i Ojciec każdego z nas. Piotr doświadcza nowej łaski poznania, czego człowiek sam nie jest w stanie odkryć, zobaczyć. Po czym słyszy, jak Jezus nadaje mu imię Kefa, czyli skała. Zmiana imienia w Biblii jest związana ze specjalną misją. W Biblii skała jest przymiotem Bożym. Słyszymy o tym w Księdze Powtórzonego Prawa w rozdziale 32, wersecie 4, a także w Księdze Izajasza w rozdziale 17, wierszu 10. Szymon staje się skałą, na której Jezus stawia fundament budowli Kościoła. Dzięki niemu Jezus będzie objawiał, uwidaczniał zadania względem budowli Kościoła, czyli wspólnoty wierzących w Jezusa. Piotr skała będzie w Jezusie zasadą jedności i oparcia. To On będzie skupiał w imię Jezusa całą wspólnotę Kościoła. To ona z Piotrem na czele będzie widzialnym znakiem Jego obecności w świecie. Ponadto Piotr słyszy obietnicę, że ta wspólnota dzięki więzi z Jezusem nie zostanie pokonana przez bramy piekielne. Jednak cały czas o tę więź będzie musiała dbać. Począwszy od Piotra. A także każdy z uczniów nie mogą zapomnieć, że są własnością Jezusa, co dla Niego i pozostałych uczniów nie będzie łatwe. On często doświadczy, że bez relacji z Jezusem jest kruchy jak piasek. Kolejnym znakiem, o którym słyszy Piotr, są klucze. W domu klucze są odznaką panowania i odpowiedzialności za Niego. Są zatem dla Piotra żywym znakiem władzy przekazanej Piotrowi przez Chrystusa. To ogromne wotum zaufania. Piotr będzie z domu Królestwa Bożej Miłości udzielał bogactw Jego darów. Przy czym Piotr będzie się tego uczył do końca życia. Będzie musiał uważać, by nie popełniać błędu uczonych w prawie, do których Jezus powiedział: biada wam, bo wzięliście klucze poznania, sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. Jezus jednak na tym nie kończy. Kolejnym darem, który składa w jego sercu, to władza wiązania i rozwiązywania. Jezus ma świadomość kruchości i grzeszności tych, których powołuje. Tam, gdzie jest grzech, tam potrzebna jest łaska miłosierdzia. Jezus powołuje Piotra do tego, co stało się i będzie się stawać. Owocem jego odpowiedzi na słowo Pana będzie nauczał, ewangelizował i decydował o wartości moralnej ludzkich decyzji, ale wszystko w świetle Bożego Słowa. Wielki dar i wielka odpowiedzialność spada na Piotra. Wiązać, rozwiązywać, otwierać, zamykać. Czy kruchy, grzeszny człowiek może tego dokonać? Tak, on razem z całą wspólnotą będą tego się uczyć od Jezusa, który objawi wszystkim, także i nam, na tym, na czym to ma polegać. Przelewając swoją krew na krzyżu za nasze grzechy, przypieczętowując przymierze z każdym z nas. Oto nowy obraz wspólnoty Kościoła z Piotrem Skałą, która gwarantuje stabilność domu.
Piotr posiada pełnię władzy, gdyż zostały mu powierzone klucze i władza związywania i rozwiązywania. Nie może jednak zapomnieć, kto jest prawdziwym panem wspólnoty Kościoła. Jakiej dzisiaj odpowiedzi udzielimy Jezusowi, który pyta nas, a wy, za kogo mnie uważacie? Potraktujmy to słowo bardzo osobiście. I spróbujmy zobaczyć, czy jako Jego uczniowie jesteśmy z Nim szczęśliwi. A jeśli tak, to za co chcemy Mu podziękować? Jeśli nie, to zobaczmy, dlaczego tak jest. Ponadto zobaczmy, czy w Kościele jako wspólnocie czujemy się jak u siebie, jak w domu. Czy uznajemy prymat Piotra? Czy jesteśmy z nim w łączności? I czy przyjmujemy jego nauczanie? Jezus także na dzisiejszym Piotrze, papieżu Franciszku, buduje Kościół. Bramy piekielne go nie przemogą. Prośmy za siebie nawzajem, za całą wspólnotę Kościoła, aby za wstawiennictwem świętych apostołów Piotra i Pawła była skałą dla tego świata. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.